Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich jak najserdeczniej w drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego w niedzielę 26 grudnia 2021 roku. Witając wszystkich oglądających chrześcijańską telewizję internetową. Chcę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia. Są to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Jana z pierwszego rozdziału, gdzie w 14 wierszu czytam. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Panie Boże, pomóż nam ujrzeć Twoją chwałę w Twoim Słowie. Amen. Atmosfera Betlejemu nas wypełnia i przepełnia. Właściwie pielgrzymujemy do tego najmniejszego miasta w okręgu judzkim. Po co tam idziemy? Betlejem to dom chleba, a więc miejsce pełne ciepła, radości, zrozumienia, poszanowania, miłości, zgody. Ale czy jest to wystarczający powód, aby tam pójść? Naprawdę, po co tam, kochani, idziemy? W piątek, niczym przejęci rozkazem cesarza Augusta, udawaliśmy się do swoich rodzinnych gniazd, do swoich rodzinnych Betlejem, aby spożyć tę jedyną w swoim rodzaju wieczerzę. Wczoraj, niczym pasterze strzegących stad na betlejemskich błoniach, poszliśmy do Betlejem. A dziś znowu tam idziemy. Co nas tam ciągnie? Co możemy tam zobaczyć? No właśnie, możemy tam zobaczyć ten znany, popularny obraz. Okrutna grota skalna adoptowana na stajnię. Panuje tam jeden wielki półmrok. Jedynie gdzieś w kącie mała oliwna lampka, która daje niewiele, naprawdę niewiele światła. A obok, gdzieś w kącie, skulona z zimna młoda kobieta, matka, to Maria. A obok okrutny, zimny, chłodny, szorstki żłób, wykuty w skalę, pełen siana, a na nim małe, niewinne, bezbronne dziecię, dziecię Jezus. To jest obraz, który znów staje przed naszymi oczyma, gdy udajemy się do Betlejem. Jednakże patrz uważnie do tegoż betlejemskiego żłobu. Z niego emanuje wielki, potężny blask, blask Bożej miłości i dobroci, blask, który przenika człowieka na wskroś. A wraz z betlejemskim światłem możesz usłyszeć kwilenie dzieciątka Jezus, który mówi: ja przyszedłem na świat, przyszedłem dla Ciebie, aby świat z Bogiem, z Ojcem pojednać, aby przynieść pojednanie, pokój i nieprzemijającą miłość. Ten mały Jezus wyraźnie mówi, że wraz z Jego betlejemskim przyjściem spełniają się wszystkie proroctwa, wszystkie zapowiedzi. Bóg rzekł i stało się. Czy wiesz, co naprawdę się stało? Bóg ubrał ludzkie ciało, zamieszkał wśród nas i pośród nas. Zdajesz sobie z tego sprawę? Możesz tego narodzonego w Betlejem zobaczyć, ale nie tylko oczyma wiary, nie tylko oczyma wyobraźni, oczyma różnych artystów. Sam możesz przekonać się, że Jezus przyszedł na ziemię. Możesz Jego słowo zobaczyć w drugim człowieku. To przecież ten maleńki Jezus powiada: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. Patrz jeszcze raz uważnie do Betlejem.
I cóż zobaczysz? Wyciągniętą małą, niemowlęcą rączkę. Ona jest taka delikatna, wydawać by się mogło słaba, a jednak potrafiąca mocno i pewnie uchwycić i prowadzić drogą zbawienia i życia wiecznego. Pokażmy to wcielone słowo tym, których Bóg stawia na naszych drogach i ścieżkach życia. Niech cały świat się raduje, że Chrystus się narodził, aby świat, człowieka, ciebie i mnie z bied wyswobodził. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Rzeczywiście, tak niewiele nam potrzeba, by przytulić się do nieba. Zdrowia, zdrówka, zdróweczka, szczęścia, bliskich, bardzo blisko i miłości, Bożej miłości nade wszystko. Niech Chrystus znajduje swoje Betlejem w Twoim, w moim sercu, a nasze życie niech będzie odblaskiem Chrystusa. A strofa kolędy, którą chętnie śpiewamy, niech znajdzie urzeczywistnienie w naszym życiu. Wnić do serca mego, Tobie otwartego. Zamień serce w godny pałac dla mieszkania swego. Zamień serce w godny pałac dla mieszkania swego. Błogosławionej świątecznej niedzieli, dobrej strażacy służby, aby potrzebujący Was widzieli waszym, w naszym strażackim działaniu Chrystusa. Słowo się ciałem stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Niech Bóg was błogosławi. Z Bogiem, do zobaczenia.